Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Medieval Dynasty na moim kanale. Na samym początku przypomnę o zostawieniu łapeczek w górę i subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W poprzednim odcinku, że tak powiem, zwerbowaliśmy sobie nowego mieszkańca naszej wioski. Jak to się przekłada na jakoś tam nasze prace, dochody i tak dalej? No niestety nijak, ponieważ nie mamy za bardzo co przypisać do prac dla naszej nowej jakby pani na gospodarstwie tutaj u nas. Natomiast co mamy do zrobienia, to na pewno, czyli tak, żeby zrobić tę misję w pełni, której wam wspominam, to musimy mieć tak. Czwórkę zdejmij. Teraz tak. Drewniana włócznia idzie na jedynkę. Kamienna siekiera idzie na dwójkę. Kamienny nóż idzie na czwórkę. Młotek kilo. Dobra. I idziemy na polowania. Dlaczego idę na polowanie wieczorem? O kurde, tu jest trochę tych dzików. Dobra. Mam. Jednego mamy. Przy okazji też mięso sobie, będziemy mieli pożywienie. Mięso będziemy mogli też sprzedawać przecież, więc jakby no tutaj też spoko opcja. Też no, znacie moje podejście na to, tylko no, gra jest jakby no, osadzona w czasach, w jakich jest. Więc no tutaj za bardzo jakieś tam wyjścia co prawda nie mamy. Dobra, teraz będzie uciekał. A my musimy go dopaść. I co teraz, powiecie? No bo zostało mi tak naprawdę mało życia. I ja wam powiem za chwilkę, co z tym zrobimy. Zbieramy nasze włócznie. W nogi! Ja nie wierzę, jak on mnie dopadnie... Dobra, chyba mogę iść już spać. Śpi następny dzień i śpi następna pora roku. Następny dzień. Dzięki temu też. O kurde, co jest? Ale brzydko pogoda. Rozpal. Tworzymy. Mięso, mięso mamy tutaj na patyku do zrobienia. Zrobimy to mięso. Myślałem, że się wyleczę, ale się nie wyleczyłem. Strasznie głośno chyba ten deszcz pada, tak mi się wydaje. Nie wiem też, jeżeli chodzi o deszcz, nie wiem, jak to się przekłada na nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Czy nie będę gdzieś tam przemoknięty i zmarznięty. Mam nadzieję, że nie. Natomiast jeszcze chciałbym zobaczyć... Dobra, no to już zróbmy, skończmy z tym mięsem. Usmażymy. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak tam u naszej koleżanki. Ła, tego mięsa tam jeszcze mamy 10 sztuk. Zobaczymy, co u naszej znajomej. Za chwileczkę. Dobra, mam pomysł, co zrobimy dla naszej nowej koleżanki. Dla naszej nowej koleżanki, moi drodzy, zrobimy chatę myśliwską. I ona, dzięki temu, prawdopodobnie ja nie będę musiał chodzić na polowania. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, no to się okaże oczywiście już za chwileczkę. Tylko tak. Chatę myśliwską ja chciałbym chyba postawić gdzieś tutaj. Z tego, co mi się wydaje. To nie jest tutaj, to jest tutaj, tutaj. Kłoda 5 z 6, czyli jeszcze jedną potrzebujemy.
Oczywiście tą chatkę, zanim sobie postawię, to troszkę zejdzie, bo do tego potrzebujemy słomy. Ja nie wiem, czy mi wystarczy słomy, do tego potrzebujemy patyków dużo. Będę się starał zrobić jak najszybciej. Na razie tutaj to wszystko wygląda trochę kiepsko. Ja mam nadzieję, że jest też tutaj możliwość na przykład właśnie... Aha. Ja się nie będę mógł ruszyć. Dobra, no to stawiamy tutaj. Jak już mam chyba że wydobycie. Drewutnia. Niewystarczająco. Niewystarczająco. Kopalnia, o. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Strasznie głośno pada ten deszcz. Chata myśliwska. Teren jest zbyt nierówny. No a ja... Dobra, mamy możliwość postawienia chaty myśliwskiej. No i oczywiście co robimy? Stawiamy. Młoteczek. Patyków nie mamy zbyt wielu. I kłody. Jedna ściana jest. No i naszą koleżankę sobie przypiszemy do chaty myśliwskiej. Tak jak mówię, no niech ona coś tam sobie przynajmniej pracuje. Ja na razie potrzebuję mieć tutaj trochę towaru. Wiesz, tutaj pewnie jakieś patyki. Kłody, patyki, nic takiego nie ma? No nie ma, jak na złość. Stokrotka. Stokrotki trzeba zbierać, bo nam regeneruje życie. Deszcz napierdziela. Cały dzień chyba będzie padał. Nie wiem, jak ta pogoda wpływa na nasze zdrowie. Dobra, napity. No i ciekawe, jak ona będzie sobie radziła z tym polowaniem. Ja chyba obejmę taką taktykę, że będę wszystko starał się stawiać tutaj właśnie przy drodze. Siekierę niedługo trzeba będzie zrobić nową. Właśnie, jeżeli chodzi o te narzędzia, to ja bym musiał właśnie trochę więcej tych narzędzi tworzyć. Bo im więcej tego wszystkiego robimy, no ja teraz sobie zbieram dużo rzeczy na przykład, nie? No i przetrwanie mi się jakby rozwija bardziej. Ale jak ja będę tworzył więcej rzeczy... O, patyków mamy 37. Ale to i tak chyba za mało. Biegać już nie mogę. Więc trzeba iść znowu budować. Będziemy stukać, klepać, klepać. Zobaczymy, co nasza tutaj... Ona jak będzie polować, no to powinna pozyskiwać skóry, nie? Jak będzie polować, no to powinna pozyskiwać też mięso. Tu wyklepane. Większość rzeczy oczywiście tutaj robimy na handel. Trochę źle, że tak powiem, zły zakup jakby dokonałem. Oj, nie mam młotka. Nie mam młotka. Młotek, zrób. Gdzie ten młotek skoczy mi na to miejsce? Nie skoczy mi, to musimy go przypisać. F, pyk, na trójeczkę. Trójeczka jest. I jeszcze patyków będzie brakować. I siekiery też. Za chwilę siekiera się skończy. Zrobimy klona. Coś wydaje mi się, że będzie po siekierze. A ja, czy drzewo może mnie zabić, jak na mnie spadnie? Tego nie wiem. Jak ktoś z was wie, napiszcie w komentarzu. Myślę, że chata myśliwska to jest dobry temat na początek, bo ona będzie właśnie pozyskiwała jedzenie. Jeść, jak wiadomo, każdy musi, a w tamtych czasach no nie każdy zajmował się gdzieś tam polowaniami. Pięknie. A nasza koleżanka, no, że tak powiem, nie może siedzieć no za darmo u nas, nie? Na pewno coś musi pracować. Ktoś musi na siebie zarabiać. Tu będzie chatka myśliwska. No i tak chyba mi nie starczy jeszcze na całą tą chatkę.
Ja nie wiem, co tutaj w tej chatce myśliwskiej będziemy mogli do końca robić. W każdym budynku powinno być coś takiego jak taki ekran jakby pomocy. Dobra, skończyły się patyki, skończyły się kłody. Z tego co mi się wydaje, to skończyła się siekiera? Nie, siekiera się jeszcze nie skończyła. Więc możemy zciąć to drzewo. O ile siekiera wytrzyma, ale nie wytrzyma. Patrzcie, siekiera się skończyła. To idziemy po kamienie. Kurde, się przestraszyłem. Gdzieś jakiś kamyk powinien leżeć. Mamy. A jak nie, to patrzcie. Ciu. Ale tu są jakieś worki. Nasiono maku. Akceptuj. Ziarno ryta. Akceptuj. Dziurawiec też weź. Ty nie mogę kill offa? Myślałem, że będę mógł. Zróbmy sobie młotek. Siekierę. Kamienna siekiera. Patyki mi są potrzebne. Zbierania, jak to w survivalu, będzie naprawdę dużo. No z tym musimy się liczyć. Patyk, patyk. Tu jest 13, 16. Patyków mamy już całkiem sporo. Mamy tutaj parę misji do zrobienia. I to jest wszystko też zależy od tego, tak. Kilka misji trzeba robić, z tego co mi dziadek wspominał. Bo jakby, no musimy robić misję, żeby zdobywać punkty reputacji dynastii. Jak nie będziemy mieli punktów reputacji dynastii, no to oni będą nas tak troszeczkę też inaczej traktować. Siekiera. Dwójeczka. Patyki też tam jakieś nam wleciały. Z tego co widziałem. Opa! No, nie przeskoczy nawet, nie? To gnojec. Patyki się przydają. I to dużo. Pierwszy budynek jakby roboczy mamy. Skrzynia. Kamienny nóż też tutaj zostawimy. Drewnianą włócznię zostawimy. I kamienną siekierę. Zostawmy. Rybie mięso, sól. Dobra, to rozumiem. Stół warsztatowy. Patyk, kamień, pióro. Schematy za stówkę. Okej, to już rozumiem. Czyli moglibyśmy też robić tutaj długi łuk, skóra, lniana nić, lniana nić. Okej. Kamienna strzała. Drewniany bełt. No, ciekawie. Tylko ja nie wiem, czy ona... Czy ona będzie też zarządzanie? Przypisz do miejsca pracy. Chata myśliwska, wolne miejsce, przypisz pracownika. Łowca. Nie wiem czemu na czerwono. Status mamy. Tutaj mamy. Wiedza o przetrwaniu. Niewrażliwość. Dwa stopnie więcej tolerancji na temperaturę. 25% odporności na zatrucie. 10% więcej doświadczenia zdobytego podczas czynności survivalowych. 15% więcej. Dobra, no to dajemy to. Niech będzie. Przetrwanie. Łowiectwo, umiejętności. Tutaj jeszcze nic nie zrobiliśmy. Wiedza o wydobyciu.
Co mnie interesuje? To mnie interesuje. Wiedza o rzemiośle. Technologie. To jest to, o co było tam. Kamienna włócznia. Łuk, kamienna strzała, pułapka na ptaki i drewniane ognisko. Magazyn na żywność to mamy. Warsztat. Technologia budownictwa. Cień do siedzenia, płot z patyków. Pleciony płot. To jakoś tam aż tak nam nie jest. Zarządzanie. Ja mam nadzieję, że ona będzie się spisywać. Bo my musimy, tak jak wspominałem wcześniej, udać się, żeby zrobić misję. Czy ona idzie do roboty? Ona powinna iść do roboty. Zbieramy patyków. Ziółek. No i trzeba będzie ruszać w drogę powolutku. Tylko tak. Kamienna siekiera do zrobienia. Młotek mamy. Siekierę przypisujemy pod dwójką. Trzeba zrąbać drzewo. Zrobić sobie parę włóczni. Jak gdzieś znajdę nici, to te nici sobie kupię. Tylko... patyki. Ja tak się zastanawiam, co tutaj najlepiej jest wytwarzać. Tak na dobrą sprawę. Bo na chwilę obecną, z tego co wiem, co mogę wytwarzać... Tak, to mamy. Nóż też muszę sobie wytworzyć. To nóż mamy zrobiony. Dzibki mam zabite dwa. I jednego jelenia muszę zabić, z tego co pamiętam. I włócznie do zrobienia. Musiałbym się też najeść. Odblokowano warsztat. I tego bym chciał. Tylko nie wiem, czy teraz mam iść robić warsztat, czy teraz powinienem pójść zrobić misję, ogarnąć cebulę. No bo w którymś budynku też sam bym chciał pracować. Jakby logiczne. Żelazny nóż tutaj mam. A obrażenia jakie on ma? Obrażenia 40. Drewniana włócznia, obrażenia. Wszystko ma 40 obrażeń. A nie, tutaj mamy. Czekajcie. 15. Kamienny nóż, a kamienna siekiera? 30. Ale nożem pewnie mogę szybciej merdać, tak mi się wydaje. Drewniana motyka, drewniany młotek, prosta pochodnia. Z ubrania tutaj za wiele nie mamy. Się po kolei. Mamy tak. Włócznie, kamienny nóż, drewniana motyk, drewniany młotek, siekiera, kamienny kilof. To nasze standardowe ubranie. Mieszek to musimy sobie zjeść, musimy się... dziurawiec, on mi nic nie daje. Babka, zdrowie daje nam, tak? Jeśli tutaj miałbym patrzeć... No, pióra sobie postakujmy, słoma, ziarno żyta. Cena, tutaj mamy 5 za ziarno. Słomę też zostawiam. Skóry zabieram. Patyki zostawiam. Nasiona maku zostawiam. Kamienie zostawiam. Monety i średni wyklinowy koszyk. Teraz tak, ekwipunek.
najeść się muszę. No kurde. Najedzony to ja może i jestem, ale... Dobra, weźmiemy sobie tyle. I trzeba by się było jeszcze napić. Ja mam nadzieję, że ta babka coś tam będzie polowała. Ja sobie warsztat postawię, prawdopodobnie w następnym odcinku, i zobaczymy, co w warsztacie będziemy mogli sobie wytwarzać. Jak będziemy mogli w warsztacie wytwarzać jakieś fajne rzeczy, to jak najbardziej na tym warsztacie będę się chciał skupić. To jest pewne. Poznacie też mnie, że no ja jakby no raczej nie będę tutaj gdzieś ściemniał. Dobra, idziemy teraz zrobić misję dla naszego serdecznego przyjaciela, czyli tego... No nie pamiętam, jak on tam miał, ale widzimy się na miejscu. Spójrzcie trochę wyżej. On ma na imię Alvin. Dziękuję. Dobra, jestem znowu u tej... babeczki, Matylda. No i tutaj oczywiście ta sama śpiewka, czyli no... Matylda chce, żebyśmy jej przynieśli kilka rzeczy. Zapisujemy sobie grę, żebym nie spieprzył tego ponownie. Bo jak wiecie, w tamtym odcinku zginąłem. Niestety. No i teraz tak. Musimy tak, dwa razy dzik polować i raz jeleń. No to idziemy na polowanie. Niestety no, misje są jakie są. Jeśli chodzi o polowanie na dzika, jelenia... No to gdzieś tam już coś polowałem, ale... Problem jest chyba taki, że teraz jest ciemno. Nawet jednego rysia po drodze upolowałem. Mięsa tam nigdzie nie mogę usmażyć, bo to nie jest mój dom. Więc mam mały problem. No teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko nasłuchiwać gdzieś tam zwierzyny. Zmieniłem sobie też w ustawieniach autozapis, żeby był co 5 minut. Bo wcześniej automatycznie był ustawiony na 30. No i nie wyglądało to zbyt ciekawie, jak sami widzieliście. Mamy dzika. Dobra, mamy. I teraz pierwszy dzik jakby no zrobiony, tak? Drugiego trzeba będzie. I upoluj jelenia. Coś mi się tak wydaje, że z jeleniem będzie największy problem. Ej, zobaczcie, bo my mamy... Ja nie wiedziałem, my możemy go śledzić później, tą zwierzynę chyba. W sensie tropić. Dobra, mamy naszą dzidę. Zbierzmy cykorię. Jest drugi. Chodź, dziczku. No niestety. A raczej, no stety, no. Gra tego od nas wymaga, no i jakby, no nie jesteśmy aż tak, no, chciała skóry. Czasy są jakie są. Za bardzo wyboru nie mamy na to i wpływu. Dobra, mamy dzidę. Teraz musimy znaleźć jednego jelenia. Może nawet nie tak. Najpierw musimy sobie ekwipunek ogarnąć. Co ja tu mam w ekwipunku zbędnego? Tu mam nasze narzędzia. No, dzidy się przydadzą na jelenie, na pewno. Niszek lekarski. Trzeba się wyleczyć. 20% życia. Oset. Co daje oset? Rodzaj zioła używany w celach zatrzymania utraty zdrowia w czasie zatrucia. Dobra. Mięso. Stokrotka. Ona nam przywróci trochę życia. Mamy. Jagody nam dadzą trochę jeść. Co ja jadłem? Stokrotki? Dobra, jagody nam dały jeść. Dziurawiec to nam niepotrzebne. Nawodnienie mamy w porządku.
Kamień. Kamień. Dobra, kamień. X. Upuść patyki, upuść wszystkie. Skóra, futro. Czego ja mam dużo? Mięsa pewnie, nie? I tego. Upuść. Dobra, no musimy szukać. Pełne skupienie. O, jagody, jagody, jagody. Jagody można zbierać. Dobra, podejście do polowania na jelenia, któreś już z rzędu. Ciężko mi jest nawet powiedzieć, które to już. Jakby tymi włóczniami średnio jestem w stanie mu cokolwiek zrobić. Dawaj, dawaj za nim. No nie, no on już mi ucieknie, ja już go nie dogonię, nie? Ja nie mam pojęcia, jak ja mam je upolować. No on na pewno dostał. Gdzie on pobiegł? Tam. Ale tam coś za nim biegnie. Kurde, wilk! Pytanie, czy ten wilk sobie odpuści? Czy niekoniecznie? No, nie upoluje, za cholerę. Ten już mnie raz zaatakował, ja z nim więcej walczył nie będę. Znalazłem... O kurwa, wilk. Znalazłem gdzieś tutaj niedaleko... No, lej go! Dawaj, dawaj za nim. Teraz no to już nie odpuścimy, no bo on jest ranny. Ucieka, czyli się nas już boi. Rzeczywiście. Dobra, udało mi się, moi drodzy, upolować tego jelenia, jak mówiłem. Tylko nie było to zbyt proste. Dobra, mamy. Po prostu lubię pogadać, tak zrobię. Dziękuję za pomoc. Dostarcz Alvinowi. Ej, a czekaj. Pokażesz mi swoje towary? Co ty masz tu ciekawego? Może ja bym zrobił tak. Znalazłem tą miedzianą siekierę. Ile ona kosztuje? Cena 78. To jest fajna cena, tak mi się wydaje. 338 monet mam. Drewnianą włócznię, ale zobaczcie, w ogóle to drewnianą włócznię na przykład mogę sprzedać za 5, drugą za 7. Sakwa 82. Rodzaj wyposażenia tworzony przy stole krawieckim szwalni. Nie wyklucza się z plecakami. Może być wykorzystywany do zwiększania twojego udźwigu. Plus 6 kg. To jest do założenia. To tego nie będziemy. To też znalazłem tam w tym obozie. Mięso. Mamy 55 porcji. To tego nie robimy. Tutaj tego też nie robimy. Czapka. Co ja mam? Duży... Czapka, ale to jest drogie rzeczy. Długi kapłan. O kurna.
To jest krawcowa. Siodło. No dobrze. Włócznia, bukłak, prosty worek i worek. Ubranie, jedzenie, len. Lniana nić. Tkanina, wełna, wełniana nić, wełniana tkanina. No, ciekawie. Nie tak, pokaż mi swoje towary. Co ja jej chciałem sprzedać? Ja jej chciałem sprzedać... skórę. Skóry jej chciałem sprzedać, wszystkie, które mam. Chciałem jej sprzedać futro. I chciałbym jej sprzedać też pióra. Bo nie są mi potrzebne. A dziadek mówił, że na razie na początek najlepiej sprzedawać. Żeby ona wyszła. A jeszcze sobie zrobimy tak, zapiszemy. My tutaj zapis. Ona nic tu nie ma. Pusto. Ty cwaniaro. Dobra. To co, do domu, nie? Nie pozostaje nic innego, jak wracać do domu. Bo tak, tam nasza koleżanka została, ona prawdopodobnie gdzieś tam sobie pracuje. Mi się wydaje, że nie we wszystkich miejscach też mamy te wszystkie warsztaty. Więc widzimy się u Alwina, moi drodzy. Dobra, dotarłem do osady. Z powrotem, na szczęście, to jakaś babka siedzi, jakiś gościu. Chłopa bym se zatrudnił, że tak powiem. I postawiłbym mu też domek do... do pomocy przy w domku myśliwskim. Na dobrą sprawę. O, cześć Alwin. Frajerze. Tyle żeśmy czasu na to poświęcili. Kontynuuj. Nasiona cebuli dostaliśmy. Ale żeby wykorzystać nasiona cebuli, to musiałbym je to wszystko też posiać. Co na dzisiaj? No bo jeśli o mnie chodzi... Oj, nikogo tu nie ma? Że nikt nie widział? Matylda. O, Matylda chce nas pomocy. Co się dzieje? Jaki jest problem? Wyglądasz na wojownika, a którym można polegać, czy mógłbyś nam pomóc? W nocy słyszałem straszne wycie i ledwo możemy spać. Mogę się tym zająć. Dobra. Dziennik. Historia Alwina. Poczekaj do następnego dnia. Nasiona cebuli znowu. Historia u niegosta. Dzień dobry. Wykonaj jakieś zadania dla sąsiadów. U niegost. Zadania zakończone. Niezaliczone. Historia. Czyli wilka miałbym zabić, z tego co mi się wydaje. Nowe zadanie, nocne wycie. Dziennik. Nocne wycie. Upoluj trzy wilki. Prosta pochodnia, monety, kamienna strzała, reputacja dynastii. Robimy śledź. Śledź, śledź, śledź. Idę zobaczyć, co w tym domku myśliwskim jeszcze, bo nie wiem, jak ona sobie tam radzi i co zrobiła na dobrą sprawę. Czy ja mam to gdzieś zaznaczone? Nie, po prostu muszę spotkać trzy wilki i zabić. Teraz pytanie, czy jak ja mam zaznaczone inne misje, to czy te misje mi się zaliczą? Cholera wie. Zobaczymy. Czy ona jest w domu, czy ona jest w pracy? W domu jej nie ma. Jak tam? Mięso ma, drewno na opał ma, bukłak z wodą jeszcze ma, stokrotkę w razie W ma. Po drodze znalazłem... O, wow! Sierp. Idziemy zobaczyć tutaj, co jest ciekawego. Co przez okno podglądasz?
Nic tutaj nie ma. Houston, mamy problem. How can I help you? Łowiectwo, rolnictwo, no ma nastrój. A gdzieś jakieś informacje. Czy ja coś innego powinienem je tutaj wyprodukować? Postawić może nawet warsztat, czy coś takiego? Zaraz zobaczymy. Dobra. Jeżeli chodzi o mnie, rozpalimy sobie tutaj, w kociołku. Ugotować nic nie mogę. Owsianka. Nie mogę. Tu nie mogę. Ser. Jajecznica. Jajecznica. Nie mogę. Mięso z sosem. Cebula. Pieczone mięso i drewniany talerz. Dobra. Stwórz więcej. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Narka.